Cześć! Ostatni odcinek o zupkach chińskich bardzo Wam się spodobał i prosiliście o więcej. No a skoro jesteśmy tutaj dla Was, to proszę bardzo. Bum! I mamy drugą część. Czas na kolejne przepisy z zupką chińską w roli głównej. Dziś pokażę Wam, jak zrobić quesadille, danie kuchni meksykańskiej, połączone wraz z zupką chińską, która tak naprawdę pochodzi z Japonii. Trochę namieszałem, ale zobaczcie, co z tego smacznego wyjdzie. Na początku wlewam do garnka 100 ml wody, wsypuję zupkę chińską oraz przyprawy i podgrzewam, aż makaron spęcznieje. Następnie kroję pierś kurczaka na cienkie plastry i podsmażam do momentu, aż nabierze złotego koloru, po czym dodaję makaron, posiekaną papryczkę chili i kolendrę. Całość podsmażam około 5 minut, co jakiś czas mieszając. Teraz na placek tortilli nakładam startą mozzarellę i cheddar. Następnie farsz, ponownie ser i składam na pół. Tak przygotowany pakiecik podsmażam z obu stron, aż ser się rozpuści i gotowe. Taka quesadilla jest prosta i szybka w wykonaniu, a co najważniejsze, dzięki papryczkom chili ostro pali w gardło, tak jak na meksykańską kuchnię przystało. Oczywiście farsz możecie wykonać według własnych preferencji smakowych, więc buen provecho! Z racji tego, że dzisiaj na warsztat bierzemy zupki chińskie, to pomyślałem, że stworzę danie, które w czasie pałaszowania przypomni Wam najlepsze wizyty w chińskiej knajpie. Co to będzie? Oglądajcie. Na początku gotuję udka kurczaka do momentu, aż mięso będzie odchodziło od kości. W międzyczasie kroję paprykę, por oraz cebulę. Obraną marchew ścieram na dużych oczkach tarki. Teraz kruszę makaron z zupki chińskiej, posypuję go przyprawą i zalewam połową szklanki wrzącej wody. Następnie wrzucam warzywa na rozgrzaną patelnię i dodaję pędy bambusa. Kiedy się podduszą, dokładam pokrojone mięso oraz makaron i całość smażę. Gotowy farsz nakładam na namoczony papier ryżowy i zwijam jak krokiety. Pozostało już tylko całość usmażyć w głębokim oleju i gotowe. Jak widzicie, to danie nie sprawiło mi wiele kłopotów, a myślę, że spokojnie może się znaleźć w karcie restauracyjnej jakiejś porządnej budy u Chińczyka. Połączenie smaków słodkiego i słonego zawsze się sprawdza, dlatego dziś przygotuję dla Was słodkie kulki w makaronowej otoczce. Zobaczcie! Na początku wlewam do garnka 200 ml śmietany kremówki i doprowadzam ją do wrzenia. Następnie przelewam ją do miski z trzema połamanymi tabliczkami gorzkiej czekolady. Całość dokładnie mieszam, aż czekolada się rozpuści. Teraz przelewam masę do naczynia żaroodpornego z płaskim dnem. Kiedy całość stężeje, za pomocą łyżeczek formuję kulki i obtaczam je w pokruszonym makaronie z zupek chińskich. Połączenie zupek chińskich z czekoladą idealnie się spisuje, dlatego gorąco polecam Wam wypróbować ten przepis. Lubię proste w przygotowaniu przekąski, dlatego dziś wykorzystam zupkę chińską do zrobienia serowego przysmaku. Pierwszym krokiem jest pokrojenie sera. Następnie kruszę makaron i mieszam go z przyprawą. Teraz roztrzepuję jajko z mlekiem, obtaczam ser w mące, zanurzam w jajku i pokrywam dwukrotnie pokruszonym makaronem. Całość smażę, aż ser się zrumieni. Jak widzicie, nie tylko Czesi mają swoje serowe przysmaki, bo właśnie na polski stół wjeżdża ser w makaronowej panierce. Mniam! Kiedy człowiek ma tyle lat co ja, to standardowe przepisy zaczynają się nudzić. Dlatego przechodzę teraz na nową wersję zwykłych przepisów. Przed Wami omlet, ale w chińskim wykonaniu. Na początku kroję paprykę, cebulę oraz szczypior. Następnie podsmażam cebulkę, a w międzyczasie kroję szyneczkę. Mięsko dorzucam na patelnię, a po chwili wrzucam paprykę oraz szczypior. Całość oczywiście doprawiam według uznania. W mojej wersji będzie na ostro.
Teraz kruszę w misce makaron z zupki chińskiej i zalewam go odrobiną wrzątku. Kiedy będzie już gotowy, dodaję 3 jajka i całość dokładnie mieszam. Masę przelewam na rozgrzaną patelnię i smażę z obu stron. Na koniec na jedną połowę nakładam farsz i gotowe. Po tym przepisie omlet już nigdy nie będzie zwykłym daniem. Ta wersja to po prostu idealne połączenie zupki chińskiej, jajek i kilku dodatków. A teraz to wszystko sam zjem. A dodatkowo wbijajcie na kanał Zamintowani, gdzie dowiecie się, że zupka chińska tak naprawdę nie ma nic wspólnego z państwem środka. Nie zapomnijcie też sprawdzić naszych socjali, które macie tutaj pod linkiem. Pamiętajcie, że wasza aktywność jest naprawdę spoko. Do zobaczenia.